Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką uniwersalną bluzeczkę. Robię ją z włóczki Himalaya Deluxe Bambo. Jest to włóczka, która ma w składzie 60% bambusu, 40% bawełny. Bardzo naturalna, sprawdzona przeze mnie. Już robiłam taki biały sweterek, więc zachęcam do użycia tej włóczki. Zużyłam 4 motki na rozmiar około M, czyli na długość około 55 cm, szerokość około 50 cm, więc jeśli planujecie większą, na pewno tych motków trzeba kupić więcej. Ja oczywiście też zawsze powtarzam, że możecie używać dowolnych innych włóczek, Waszych ulubionych, sprawdzonych. Oczywiście zróbcie próbkę i sprawdźcie, jak wygląda i czy Wam odpowiada i dziergamen. Używam szydełka 3 mm, Wy oczywiście dostosujcie swoje szydełko. A jeśli chodzi o konstrukcję, będzie to bardzo prosta konstrukcja, składająca się z dwóch paneli, przedni i tylni, dokładnie taki sam, aczkolwiek bardzo wygodnie się go robi, ponieważ od razu robimy sobie ściągacz. Oczywiście Wy decydujecie, jak szeroki i długi ma być ten ściągacz. Następnie tworzymy wzór, który jest w środku i na samym końcu tworzymy również tą część tutaj przy szyi, tworząc od razu taki właśnie dekolt włódkę. Wy również oczywiście możecie dokonać zmian, czyli stworzyć sobie go mniejszy czy szerszy taki dekolt. To wszystko zależy od Was. I po zszyciu bluzeczki ja na samym końcu robię sobie taki luźny, szeroki ściągacz, można powiedzieć, przy ręce. Natomiast pamiętajcie, że Wy tak naprawdę z tego wzoru również możecie sobie zrobić sweterek, po prostu dorobić dwa podobne panele do tych i zszyć tutaj i mieć zamiast krótkiego długi rękawek. Ja bardzo Wam polecam sprawdzić chociaż ten wzór, bo to jest naprawdę bardzo ładny, nietypowy wzorek. Ja w ogóle większość tych wzorów tworzę sama, staram się kombinować, tworzyć różne kombinacje, więc mam nadzieję, że nie powtórzyłam, że widzicie go po raz pierwszy. No, aczkolwiek nie twierdzę, że wiele takich osób może stworzyć taki wzór. Więc tak, co go wyróżnia, to to, że właśnie środkiem biegną takie ładne łańcuszki. Wręcz przypomina mi to bardziej wzór na drutach, więc jeśli lubicie szydełkowe robótki podobne do drutach, to podobne do tych, co się robi na drutach, więc jak najbardziej zachęcam Was do sprawdzenia tego wzorku. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. A bluzeczka, tak jak Wam powiedziałam, jest bardzo uniwersalna. Całoroczna, w zimę oczywiście możemy zakładać ją na wszelkiego rodzaju bluzki, koszule czy też topy z długim rękawem, a latem cieszyć się chłodną bluzeczką zakładaną pod właśnie topy z krótkim rękawem, bądź też jak którzy lubią na jakieś body. To już od Was zależy, jak lubicie nosić takie bluzeczki. Ja oczywiście Was serdecznie zachęcam do sprawdzenia wzoru, do stworzenia próbki razem ze mną i zaplanowania własnej bluzeczki. Ja oczywiście Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które mi naprawdę bardzo pomagają osiągnąć większe zasięgi. Tutaj YouTube nie działa na zasadzie do końca wyświetleń, tylko tego, ile razy zostanie film udostępniony, ile zbierze lajków i ile zostanie wystawionych komentarzy. Dzięki temu film jest promowany, jest wystawiany coraz częściej na stronach głównych i to mi bardzo pomaga rozwijać kanał. Uwierzcie mi, to nie jest takie łatwe utrzymywać się cały czas na jednym poziomie. Jest to naprawdę ciężka praca, żeby zarobić chociażby na te włóczki, więc bardzo się cieszę, że mi pomagajcie. Oby tak dalej. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmy. Oczywiście zachęcam do sprawdzenia całej mojej gamy filmów, całej mojej szafy, której do tej pory stworzyłam. Numer przy tytule oznacza kolejną robótkę, którą już stworzyłam, więc sami możecie sprawdzić, ile już tego jest. Więc ja oczywiście serdecznie Was zapraszam już na robienie ze mną dalszej części robótki. Żeby zrobić sobie taką bluzeczkę, musimy wykonać dwa takie same panele. Panel przód i tył jest dokładnie taki sam. To jest mój dół. Mam od razu zrobiony ściągacz. Środek naszego wzoru i góra. Również mniejszy ściągacz, o połowę delikatniejszy. I tak dokładnie wyglądają dwa panele. Bluzeczkę robimy od razu na wysokość, czyli pracujemy góra-dół. Musicie od razu sobie ustalić odpowiednią liczbę oczek, tak żeby dawała Wam odpowiednią wysokość bluzeczki. Natomiast szerokość robimy na bieżąco, więc można sobie sprawdzać, ile takich rzędów trzeba zrobić, żeby była odpowiednia szerokość bluzeczki.
Teraz jeśli chodzi o liczby oczek, to wzór wymaga nieparzystej liczby oczek, jeśli chodzi o tą część środkową. Czyli tak musimy dobrać liczbę oczek, żeby w części środkowej była liczba nieparzysta. Natomiast jeśli chodzi o ściągacz, on może mieć dowolną liczbę oczek, czy parzystą, czy nieparzystą, ale przy podziale musicie tak pamiętać, żeby w środku była liczba nieparzysta. Czyli żeby sobie nie utrudniać życia, lepiej zrobić parzystą liczbę oczek na ściągacz, nieparzystą liczbę oczek na część środkową i parzystą liczbę oczek na górę, co w sumie da nam nieparzystą liczbę. Ja postanowiłam podzielić w taki sposób, że 12 oczek mam przeznaczone na ściągacz dolny. Wy oczywiście możecie zrobić wedle uznania, może być dłuższe. Tutaj mi akurat zajmuje 5 cm. 117 oczek mam na tą część środkową i połowę oczek, czyli 6 oczek na część tą ostatnią, czyli na górze. Co mi w sumie daje 137 oczek. Nabrane mam 137 oczek góra i dół i dla mnie jest to wysokość około 54 do 55 cm, w zależności od tego, jak bluzeczka się jeszcze będzie naciągała, ponieważ pamiętajcie, że jest to wzór ażurkowy, więc po wypraniu oczywiście on się może lekko jeszcze naciągnąć i odpowiednio ułożyć, więc najlepiej zrobić próbkę, małą próbkę, przeprać i zobaczyć, jak bardzo się wyciąga i wziąć pod uwagę to, gdy będziecie planować liczby oczek. Ja natomiast pokażę Wam, jak zrobić ten panel na mniejszej próbce. Będzie mi prościej i wygodniej. Chodzi tylko o to, żeby załapać dwa rzędy, jak robimy bluzeczkę tak naprawdę w dwóch rzędach. To jest nasza część prawa. Tak wygląda część prawa. Ona ma tutaj taki znaczny właśnie łańcuszek. Natomiast z lewej strony zupełnie się troszeczkę inaczej wygląda, tutaj zwłaszcza ta część, ale też nie jest jakaś to wielka różnica. Czyli tak, ja pokazuję na próbce, Wy oczywiście zróbcie bardzo podobną próbkę, a następnie oszacujcie i dobierzcie odpowiednią liczbę oczek na ściągacz, na wzór główny i na ściągacz górny. Ok, to zaczynamy. Ja postanowiłam, że na próbkę nabiorę 21 oczek, czyli biorę moje szydełko 3 mm i włóczkę. Robimy sobie oczko początkowe, pętelkę początkową, ściągamy i nabieram 21 oczek, czyli pamiętajcie, liczba nieparzysta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia i 21. Następnie wykonuję jeszcze jedno oczko, czyli 22. Jest to oczko brzegowe, które nie będzie wliczane do wzoru. Bardzo przepraszam Was za moje palce, ale strasznie mi się ostatnio niszczą opuszki. Nie jest to brud, tylko niestety za dużo chyba środków chemicznych. Ostatnio świąteczne sprzątanie było, więc niestety trochę mi się ręce zniszczyły, za co bardzo przepraszam za jakieś rany. Słuchajcie, czyli tak, 22. Natomiast nie wliczane do wzoru. Odwracamy sobie teraz ten łańcuszek i pracujemy w drugim oczku od szydełka, czyli pierwsze pomijamy, drugie będziemy pracować na tylnej pętelce. I wykonujemy sobie narzut, wbijamy się tylną pętelkę, przeciągamy przez tą pętelkę i przeciągamy przez dwie. Cały ten rząd wykonujemy oczka ścisłe z narzutem. Zaznaczamy sobie zawsze oczywiście oczka początkowe i końcowe, żeby było łatwiej znaleźć te oczka. Narzut, wbijamy się pod, przeciągamy i od razu przez dwie pętelki. I znowu narzut. Przeciągamy. Przeciągać można zarówno na tą stronę do środka, jak i na lewo. Oczywiście to od Was zależy, która technika jest dla Was wygodniejsza. Ja przeciągam sobie na zewnątrz, jak gdyby właśnie na tą stronę. Jest to dla mnie prostsze. Dobrze, wykonujemy sobie cały rząd oczek ścisłych z narzutem. Czyli cały czas do końca. Przejdę sobie do ostatniego oczka i mam zrobiony już pierwszy rządek. Następnie za każdym razem robimy sobie tutaj oczko do góry, one niewliczane jest do wzoru. Odwracamy naszą bobówkę i jesteśmy teraz na naszej prawej stronie. Tu jest dokładnie takim samym pozycji mój sznureczek początkowy, więc to jest nasza prawa strona i zaczynamy od tego szerszego ściągacza. Od razu wykonujemy sobie tutaj wzorek na ściągacz. Czyli teraz tak,
robimy sobie tą część. I tutaj tyle, ile przeznaczyliście oczek, musicie wykonać tyle półsłupków z narzutem. Robimy sobie narzut i ja tutaj postanowiłam, że na ten dolny ściągacz zrobię tym razem 6 oczek. Pamiętajcie, że to jest tylko próbka, więc wykonuję tutaj 6 oczek i robimy sobie półsłupki. Czyli tak, narzut w tylną pętelkę naszego łańcuszka, czyli tak, żeby właśnie był widoczny tutaj nasz łańcuszek, musimy pobrać tylną pętelkę, przeciągnąć, narzut i przez 3. I oczywiście tutaj znowu wpinamy sobie znacznik i wykonujemy tyle, ile wasz ściągacz, tyle półsłupków nawijanych. Czyli tak, narzut, w tylną pętelkę się wbijamy, przekładamy włóczkę, mamy 3 i przekładamy przez 3. To jest 2, 3, 4, 5 i mamy 6, tak? Czyli powiedzmy, że to jest ta część. Następnie przechodzimy do tej części głównej. I tutaj zaczynamy już od razu od zrobienia słupka. Czyli zaraz po zrobieniu półsłupków robimy jeden słupek, czyli narzut. Również wbijamy się w tylną pętelkę i wykonujemy słupek. Czyli pobieramy włóczka, przeciągamy przez 2, pobieramy i znowu przez 2. Jeśli Wam to ułatwi sprawę, oczywiście można sobie te przejścia znaczyć, ale one będą widoczne i ja mam też dosyć mało tych oczek, więc można w razie czego je przeliczyć, ale jeśli wolicie, można sobie zaznaczyć pierwszy słupek i wtedy mamy pewność, że się nie pomylimy. Następnie robimy sobie przerwę, czyli mamy słupek, przerwa, słupek. Czyli mamy tutaj prosty wzór. Po wykonaniu słupka robimy jedno oczko łańcuszka i wykonujemy znowu słupek, oczywiście zostawiając jeden słupek przerwy. Czyli my pomijamy jedno oczko, żeby wykonać kolejny słupek. Czyli to pomijam i następne. Jest to taka typowa siateczka ze słupków i z przerwą. Czyli tak, po zrobieniu słupka, oczko łańcuszka, pomijamy następne oczko i dopiero w tym wykonujemy słupek. Czyli mamy raz i dwa i znowu oczko łańcuszka i kolejny. Raz i dwa. Oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko i w drugim. Bardzo ważne jest tutaj, żebyście się właśnie wbijali w tą tylną pętelkę. Dzięki temu pozostaje nam właśnie taki ładny wzór. I na tą część górną ściągacza ja przeznaczę 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Więc mam tu jeszcze do wykonania 2 oczka, czyli jedno oczko łańcuszka, jedno pomijam i tutaj półsłupek, przepraszam, słupek oczywiście. Powiedzmy, że to jest moja skończona część, ta górna część. I teraz z powrotem przechodzę do mojego ściągacza tutaj, który jest dla mnie troszeczkę właśnie krótszy, mniejszy. Oczywiście Wy możecie zadecydować, ile on tutaj będzie miał długości. Czyli znowu robię narzut i wykonuję zwykłe półsłupki nawijane. I mamy raz, dwa, trzy i w ostatnim oczku wbijam się w całą pętelkę, czyli w całe oczko i wykonuję sobie półsłupek nawijany. Przeszliśmy przez pierwszą część, to jest nasza prawa strona. Tak będzie wyglądała nasza prawa strona za każdym razem. Następnie robimy oczko do góry i odwracamy robótkę i przechodzimy do następnej części. Tutaj będziemy wykonywać na lewej stronie zawsze ten sam wzór, a mianowicie oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Czyli znowu pobieramy sobie tylną pętelkę, przekładamy i przekładamy przez 2. Tutaj po całości, cały wzór wykonujemy te oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Czyli znowu narzut, oczko z tyłu i przekładamy. Narzut, tylna pętelka i przekładamy. Naprawdę bardzo prosty wzór, bardzo szybko się wykonuje, jednakże trzeba tylko pamiętać o tym, żeby sobie po prostu dobrze oddzielić ściągacz i żeby się nie pomylić. I właśnie tutaj w tych miejscach, gdzie mieliście również oczka pomiędzy słupkami, też wbijamy się tylko w tylną pętelkę. Za każdym razem wykonujemy dokładnie to samo. I tak jak mówię,
te znaczniki w jakimś sensie mogą ułatwiać, a mogą też przeszkadzać, bo w tym momencie dla lewej strony my mamy całkowicie taki sam wzór, czyli ten znacznik nam nie jest potrzebny, dlatego chyba lepiej sobie po prostu liczyć te oczka, gdy jesteśmy na prawej stronie, tyle ile mamy wykonać oczka na ściągacz. I zobaczcie, idę sobie do końca. I ostatnie oczko wykonuję oczywiście też całe. I przekładam. Zrobiona lewa strona. Za każdym razem lewa strona będzie wyglądała tak samo. Oczko do góry. I z powrotem jesteśmy na prawej stronie. Powinien Wam powstać tutaj taki łańcuszek. I powtarzamy dokładnie to samo. Czyli zobaczcie. Narzut. Robimy ściągacz. Czyli też w tylną pętelkę. Ja miałam 6 półsłupków. A z narzutem, czyli narzut i wykonuję 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6. Pracujemy tylko tutaj, widzicie, na tylnej pętelce. Siódmy to był słupek, czyli narzut i wykonuję słupek, czyli raz, narzut, dwa. Robię oczko do góry. Czyli robię przerwę, następnie pomijam jedno oczko, wbijam się również w tylną pętelkę i przerabiam słupek. Raz i dwa. Oczko do góry, pomijam jedno oczko, w następnym wbijam się, pomijam, wbijam się w następne i przerabiam słupek. Czyli robimy sobie po prostu tak, jak robiliśmy ten na początku. Pilnujemy sobie tylko tutaj, gdzie jest ostatni słupek. Czyli tu mam przerwę. Ostatni słupek jest tutaj. Ła, się zahaczyło. I wykonuję ostatni słupek. Gdy dochodzę do momentu, kiedy mam ściągacz na górze, akurat ja mam tutaj te cztery oczka, więc to jest bardzo mało, zmieniam na półsłupki nawijane. Też w tylną pętelkę, natomiast ostatnie oczywiście oczko w całe. I znowu oczko do góry, lewa strona i lewa strona bardzo prosta. Oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Oczywiście znaczcie sobie początkowe oczka, będzie Wam łatwiej później po prostu złapać na końcu i żeby czegoś nie pogubić. Czyli wszystkie, zobaczcie, oczka, nawet te, które były tutaj oczkami do góry, przerabiam w tylną pętelkę tylko. Jeszcze raz przerobię z Wami tą stronę. I zaraz Wam powiem, co dalej. Czyli zobaczcie, wykonujemy tylko dwa rzędy. Rząd na lewej, czyli na tej tylnej stronie, jest bardzo prosty. Oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę po całości. Natomiast pracujemy wzorem tylko na prawej stronie, czyli wykonujemy ściągacz. Przez wykonanie półsłupków z narzutem w tylną pętelkę na początek, czyli 3, 4, 5 i 6. Tyle. Zaczynam teraz od mojego 1, 2, 3, 4, 5 i jeszcze 6. Od mojego słupka, czyli tu jest mój słupek. W kolejnym wykonuję słupek. Oczko do góry i wzór pomiędzy, czyli jeden półsłupek, oczko do góry, omijam, robię przestrzeń, omijam ten następny, czyli tworzymy tak, taką kratkę pomiędzy. Oczywiście nie można zapomnieć, żeby zrobić tutaj oczko do góry, bo wtedy nam się wzór pomiesza, będzie Wam brakowało oczek i siatka nie będzie szła równo. I znowu tutaj mam ostatni słupek do wykonania. I przechodzę do góry, czyli półsłupki z narzutem w tylną pętelkę. I ostatnie oczko. Półsłupek. I tak mamy taki prosty wzór, naprawdę bardzo fajny, prosty wzorek. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie tego panela, oczywiście wykonujecie sobie próbkę. Możecie ją również przeprać, żebyście mieli pewność, ile się rozszerzyła, jak się znaczy wydłużyła, bo tak jak mówię, jest to wzór ażurowy z dziurką pomiędzy, więc ona ma prawo się troszeczkę ułożyć i nawet naciągnąć.
Ja jeszcze przerabiam tutaj rząd lewy, żeby Wam tak naprawdę pokazać, że ostatnim rzędem, który wykonacie, będzie właśnie rząd na lewej stronie, po to, żeby stworzyć dokładnie taką samą krawędź jak na początku. Już Wam właśnie pokazuję, jak to będzie wyglądało. Ok, czyli powiedzmy, ja kończę zrobieniem ostatniego rzędu na lewej stronie, tak, żeby po prostu one wyglądały mniej więcej podobnie. Ja dokładnie to samo mam zrobione na moim panelu już zrobionym. Czyli nawet mam tutaj ostatni rząd, tak jak powiedziałam, na lewej stronie i zostawiłam sobie włóczkę, ponieważ jej było trochę mało, a gdy macie troszeczkę już końcówkę, możecie ją zostawić, ponieważ można ją użyć do zszycia panelu i wykończenia jeszcze rękawa. Jeśli jej nie macie, nie zostawiliście, nie szkodzi, oczywiście będzie można ją doczepić. I teraz tak, oczywiście Wy sobie robicie cały czas szerokość, liczba takich rzędów najlepiej jakby była parzysta, ale też niekoniecznie, bo tak naprawdę będziemy tutaj kierować się krawędzią od jednej do drugiej, więc jeżeli w środku będzie jakaś liczba nieparzysta rzędów, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żebyście sobie zrobili na Waszą pożądaną szerokość buzeczka. I wykonujemy dwa takie panele i kiedy mamy już gotowe, to zabieramy się za zszywanie. Natomiast jeśli jeszcze chodzi oczywiście o liczbę oczek, jaką sobie najlepiej dobrać, to o ile my tu zrobiliśmy sobie taką próbkę, możemy teraz mniej więcej zmierzyć centymetra, jaka dana liczba oczek ile zajmuje centymetrów. Czyli u mnie 6 oczek, tutaj zrobione na ściągacz, zajmuje 3 centymetry. Czyli tak naprawdę dwukrotna liczba oczek w stosunku do centymetrów. I w ten sposób sobie możecie obliczyć, ile zrobić sobie oczek na daną wysokość tutaj ściągacza. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o tą część środkową, ona się ma prawo, tak jak powiedziałam Wam, troszeczkę naciągnąć, więc najlepiej, jeżeli nie chce Wam się jej przeprać, to można ją troszeczkę tak wyciągnąć i odpowiednio tak samo przyłożyć centymetr od pierwszego słupka do drugiego i zobaczyć, ile mniej więcej centymetrów zajmuje nam dana liczba oczek. Ja tutaj tak szacuję, że około 5,5 cm, bo mam tu od jednego słupka do drugiego, zajmuje mi te 11 oczek, bo 11 miałam w środku. Czyli u mnie 11 oczek to jest takie mniej więcej 5,5 cm. I teraz musicie sobie wyznaczać na przykład, ile ten środek ma mieć centymetrów, pamiętając, że musicie oczywiście też wziąć pod uwagę ściągacz. Czyli na przykład jak ja bym chciała mieć 50 cm, samego środkowego wzoru, a powiedzmy cała reszta to byłby ściągacz, to podpisujemy sobie centymetry pod centymetrami, to jest nasza pożądana wysokość. Następnie korzystając z metody krzyżowej, obliczamy sobie w taki sposób, że te dwie liczby, które mamy dane, mnożymy ze sobą na górze, zapisując 11 oczek razy 50 cm, dzieląc przez tą liczbę, której nie mamy, czyli tutaj 5,5. Znaczy nie, którą nie mamy, tylko która tutaj jest na przemian z x, tak jak gdyby po metodzie krzyżowej mamy w ten sposób. I gdy najpierw pomnożycie te liczby przez siebie, później podzielicie przez tą, wyjdzie Wam mniej więcej liczba oczek. Ja już nie będę tutaj liczyć na kalkulatorze. Natomiast pamiętajcie, żeby tą liczbę zaokrąglić do liczby nieparzystej. Czyli jeżeli Wam wyjdzie z, nie wiem, przykładowo 110, to pamiętajcie, żeby dać na przykład 111, tak? Nie może być to liczba parzysta, bo wtedy te słupki Wam tak nie wyjdą i nie będzie tak wyglądało. To jest takie obliczenia mniej więcej, oczywiście możecie skorzystać z własnej metody. Ja już mam zrobione dwa panele, więc powiem Wam szybciutko, jak będę zszywała te panele. I ja zaczynam zszywanie dwóch paneli na górze, wyznaczając najpierw sobie tutaj miejsce na dekolt. U mnie będzie to około 24-25 cm, dla mnie to jest odpowiednia szerokość. I oczywiście odliczamy sobie te rzędy zarówno tyle samo z jednej, jak i z drugiej strony. Mamy ładne rzędy, więc można je po prostu policzyć. Czyli mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. I oczywiście 11 z tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Sugeruje się tymi rzędami. Jak przybliżycie sobie do siebie te dwa panele, to zobaczycie, że one się Wam tutaj pokrywają ze wzorem, więc bardzo ładnie można sobie te części zszyć igłą, bądź też szydełkiem, dowolna metoda. Ja już nie będę pokazywać, ponieważ ja bardzo często pokazuję, jak zszywam i mam nadzieję, że oglądacie moje filmy, a jak nie, to zapraszam, możecie zobaczyć, jak zszywam. Natomiast ten film chcę zrobić taki trochę szybszy, może bez zbędnego sposobu zszywania. Jeżeli zszywacie
Oczywiście musicie przełożyć na lewą stronę i zszyć sobie równo te dwie krawędzie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ja to zrobię i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I ja już sobie zszyłam po obu stronach ramiona. Użyłam sobie taki ściek, który wykonuję z przodu, zszywając po prostu po prawej stronie, bo wtedy wiem, że mi się ładnie zejdzie. Ten ściek pokazuje, jak zrobić na sweterku numer 34. To jest taki sweterek żółty z takim dekoltem V. Więc jeśli chcecie, to zapraszam na tamten film. Ja podlinkuję go na dole w opisie, żeby było wiadomo, który to sweterek. Natomiast po zszyciu oczywiście my później będę musiała wszystkie te niteczki pochować, ale zajmiemy się teraz zszywaniem właśnie brzegów. I wywijamy sobie oczywiście sweterek na lewą stronę, znaczy sweterek, top, bluzeczkę. Już Wam tutaj pokazuję, ponieważ na kamerce nie jestem w stanie wszystkiego objąć. Będziemy sobie zszywać od dołu, więc tutaj trzeba sobie od góry oczywiście sprawdzić, ile zostawiacie sobie na rękaw, na pachę tak naprawdę, bo ja rękawa nie tworzę, tylko tworzę taki ściągacz troszeczkę na rękawie. Ja zostawiam tutaj około 20 cm i żeby oczywiście było dokładnie, trzeba od tej strony policzyć sobie, ile to jest oczek i zaznaczyć sobie, które to jest oczko ostatnie, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, żeby Wam właśnie wyszło tak samo. I ja na przykład wiem, że mam tutaj w środku zostawione 90 cm, więc po obu stronach po prostu zostawię tyle samo. Natomiast tutaj, gdy złożycie ze sobą dwie krawędzi do przodu, to oczywiście jedna z tych krawędzi będzie niezakończona. Tak jak ja Wam powiedziałam, zostawiłam sobie włóczkę. Jeśli nie macie tej włóczki, oczywiście można ją doczepić i zajmiemy się tutaj zszywaniem. Ok, więc teraz przejdziemy sobie do zszywania. Jedna z tych części, jeżeli macie pozostawioną włóczkę, to ostatnie oczko, które było tutaj zrobione, można sobie przełożyć włóczkę i zrobić oczko ścisłe, żeby sobie tutaj zacisnąć. W taki oto sposób. Następnie przybliżamy do siebie dwie krawędzie. Pamiętajmy, że strona prawa jest w środku, więc zszywamy sobie na lewej stronie. I ja zaczynam w ten sposób, żeby zawsze sobie sprawdzić, jak biegnie wzór. I jedna z tych stron, ta, która ma właśnie ten łańcuszek tutaj początkowy z tej strony, co zaczynaliśmy, będzie nam służyła w taki sposób, że będziemy zabierać całe oczko. Tutaj zobaczcie, to są te oczka, które tworzyliście przy tworzeniu łańcuszka. Tak, po to, żeby powstała nam tutaj, została nam tutaj ta część. To jest ważne, ponieważ ja zszywam w taki sposób, a już mam jedną stronę zszytą, żeby po prostu nie powielać tego łańcuszka, tylko żeby w miarę ładnie wyglądało podobnie. Oczywiście nie musicie robić tak jak ja, ale jeśli chcecie, dlatego pokazuję. Czyli z tej strony, gdzie macie tą część małą, którą zaczynaliście, pobieramy całe oczko. Natomiast z tej strony będziemy pobierać to oczko, czyli to dokładnie, które żeśmy tworzyli jako na końcu. Czyli tak naprawdę to jest takie oczko powstałe z oczek ścisłych z narzutem. Czyli jak sobie odwrócicie, to popatrzcie, że tu niby by było nasze całe oczko, ale my chcemy zabrać to, ponieważ jeżeli zabierzemy całe to przy zszywaniu, to będzie Wam zostawała tutaj taka krawędź. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Na początek wybieramy pierwsze oczko z tej strony, czyli takie pierwsze, które tutaj było, tu mam, jest zaraz za tym sznureczkiem, i również pierwsze oczko z tej strony. Ja na początek zrobię takie solidniejsze połączenie, czyli popatrzcie, z tej strony to, co Wam mówiłam, nie pobieram oczka tak od góry, tylko właśnie to oczko, które było z tym narzutem. Co prawda można też zacząć, bo jest prościej, od tego na górze, a później przejść, ale jak się da, to pobieramy w taki sposób. I teraz tą nitkę, jeżeli nie macie nitki, trzeba sobie oczywiście zrobić taką pętelkę podstawową, w taki sposób zmniejszać i przełożyć przez te wszystkie. Ponieważ ja mam tą włóczkę, została mi tutaj, specjalnie zostawiłam, przekładam sobie przez te wszystkie dwa oczka i robię oczko do góry. Następnie zszywam tym samym sposobem, co Wam mówiłam, czyli tak. Tu się wbijam w to takie oczko z łańcuszka, po to, żeby to na końcu mi tutaj zostało. Natomiast tutaj pobieram właśnie to oczko z tego narzutu. Przekładam przez te oczka i robię oczka ścisłe. To będzie bardzo proste zszywanie, aczkolwiek trzeba się pilnować, żeby dobrze się wbijać oczko po oczku, ponieważ tak jak Wam mówiłam,
Musimy zrobić dokładną taką samą liczbę oczek z jednej, jak i z drugiej strony. Ja sobie zaznaczyłam markerem, do którego momentu mam dojść i zszywam oczkami ścisłymi od jednej do drugiej strony. Tu mam marker, dokąd mam dojść. Wtedy mam pewność, że ta wysokość zszycia jest dokładnie taka sama. Czyli tak, tu sobie zabieram całe, tu natomiast to takie trochę większe oczko przekładam i zaciskam. Ja też pokazuję tą metodę dlatego, ponieważ za chwilkę Wam pokażę, jak przejść, żeby wykończyć sobie właśnie przy ramieniu, przy rękawie, tak je ściągasz. Dlatego jest to ze sobą połączone, więc fajnie by było, gdybyście po prostu zrobili w podobny sposób. Ok, przerabiam tak do mojego znacznika. Ten sposób wygląda ta strona, czyli jak gdyby jest taka kontynuacja łańcuszka tylko z jednej strony. Gdybyśmy pobierali, zobaczcie, tak włóczkę, że zostawialibyśmy tą część, wtedy by Wam się stworzyło taki grubszy łańcuszek z drugiej strony, po dwa. Ale oczywiście to już od Was zależy, jak Wam się podoba. Dobra, to ja dochodzę do tego momentu. Dobrze, słuchajcie, ja przerobiłam sobie już tą część boczną, czyli sobie ją całkowicie zszyłam. Teraz wyciągam sobie trochę większe to oczko, żebym się nie zgubiło. Tu już marker wyciągam. Następnie wsadzam sobie do środka, jak gdyby tą włóczkę i przekładam. O, trochę się odsunę. Przekładam po prostu tak, żeby wywlec na prawą stronę. Czyli teraz będziemy pracować już na prawej stronie po zszyciu tej krawędzi. Ważne jest też to, żebyście sobie takie zszywanie zostawili na jeden dzień, zarówno jednej, jak i drugiej strony, bo wtedy po prostu wiemy, co robimy i wychodzi dosłownie tak samo. I tak wygląda ta krawędź po zszyciu, w miarę bardzo podobnie do tych krawędzi. Myślę, że to zszywanie jest super. No właśnie, i teraz będziemy tworzyć sobie tą drugą część, czyli właśnie ten rękawek po boku, ten tutaj z tym ściągaczem. I tutaj będziemy pracować tam i z powrotem, czyli będziemy sobie tak po prostu zaczepiać ten łańcuszek. I zdecydujcie, na jaką szerokość ma być ten ściągacz. Ja postanowiłam, że zrobię na taką samą co tutaj, czyli mam po 6 oczek. Pamiętajcie, że taki ściągacz może być oczywiście większy, mniejszy, bądź w ogóle go nie musi być, bo tak naprawdę po zszyciu mamy tutaj już taką ładną krawędź, więc jeżeli Wam sprawia trudność zrobienie czegoś takiego, bo jesteście na przykład początkujący, bądź też nie do końca tutaj wszystko widać, jak najbardziej może też zostać taka krawędź. Ale oczywiście ja zachęcam do spróbowania i zrobienia sobie czegoś takiego. Od razu mówię, że są dwa sposoby, znaczy jest jeden sposób, ale ja zadecydowałam, że mój rękaw jest troszeczkę taki szeroki, on nie jest dopasowany. Tak po prostu, bo to jest taka bardziej kamizelka na top z długim rękawem. Więc jeżeli wy planujecie węższy, no to pamiętajcie, że tutaj musi być zostawiona odpowiednia wysokość. Ok, więc teraz tak, przechodzimy do tego momentu, gdzie mieliśmy tutaj tą ostatnie oczko. Ja specjalnie sobie tutaj je tak wyciągnęłam, żebym wiedziała, które to oczko. I zaczynamy sobie robić ten ściągacz. W międzyczasie gdzieś mi szydełko się zgubiło. Tak to jest. Na moim biurku jest za dużo rzeczy, niestety, i zawsze gdzieś się coś zgubi. Zobaczcie, no to była ta ostatnia pętelka, którą ja sobie wykonałam do zszycia. Można sobie teraz tak mocno ją zaciągnąć, żeby była bardziej ściśnięta. I ponieważ Wam mówiłam, że wykonuję na 6 oczek, więc robię 6 oczek do góry, czyli w tym momencie robimy sobie oczka do góry, tyle ile ma być ściągacz. Dla mnie 6, ale będę robiła jeszcze jedno jako siódme oczko brzegowe, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to jest te 6, natomiast robię jeszcze jedno jako oczko brzegowe, niewliczane do wzoru. Odwracam łańcuszek, czyli znowu pracuję w drugim oczku, pomijam pierwsze, robię narzut i zaczynamy robić nasze półsłupki. Zaczynamy od półsłupków nawijanych, czyli mamy tak, raz, powinnam mieć ich 6. Dwa, wbijam się też w tą tylną pętelkę, tak jak zaczynałam na początku. Dwa, tu mamy trzy, cztery, tu jest piąta, a szósta to będzie tutaj taka pętelka luźna od oczka i sześć. Następnie będziemy dwa oczka zaczepiać. A dwa oczka ścisłe zaczepiamy. Zobaczcie, mi wyszło tak, że mam tutaj takie pierwsze oczko. Zaraz
Zaraz po zrobieniu tego łańcuszka wyłania mi się takie pierwsze oczko. Ale ja bym chciała, żeby ta krawędź była widoczna, czyli nie chcę się jej pozbywać, bo gdybym ja zaczęła sobie tutaj wpinać oczkami ścisłymi, raz i dwa, bo będziemy robić dwa oczka ścisłe, to ja wtedy tracę tą krawędź. A u mnie ta krawędź jest, już Wam pokazuję, ona tutaj, o, chodzi mi dokładnie o ten łańcuszek, który pojawia się tutaj dookoła. Jeżeli chcecie mieć taki łańcuszek, żeby właśnie to ładnie wyglądało, musicie z tej strony, tylko dotyczy to na razie tylko tej części, ponieważ jak żeście zdążyli zauważyć, one pomimo, że wyglądają tak samo, troszeczkę się różnią właśnie przy zszywaniu, nawet jak żeśmy teraz to robili, dlatego żeśmy troszeczkę inaczej zszywali. Ta krawędź, żeby zostawić ten łańcuszek, musimy zaczepić o taką tutaj tylną pętelkę. Zobaczcie. To jest pętelka za tym łańcuszkiem, czyli my wybieramy sobie tą pętelkę, przekładamy włóczka i robimy dwa oczka ścisłe. Najpierw jedno i w następnym drugie. To będzie dokładnie ta pętelka, którą zauważycie, że którą, po której jak zaczepicie, zauważycie, że zostaje Wam ten łańcuszek. Tak? To są te wszystkie pętelki tutaj, o, ta, takie ostatnie pętelki już można powiedzieć z tyłu. I kolejna dwa. Czyli tak, mamy teraz 6 półsłupków i dwa oczka ścisłe zaczepione o dwa kolejne oczka. Następnie odwracamy taki sposób robótkę, że jesteśmy na lewej stronie i pomijamy te dwa oczka ścisłe, one nie są wliczane do wzoru. I na tych 6 robimy to, co robiliśmy na ściągaczu, czyli oczka ścisłe w tylną pętelkę. Tylko tu jest troszeczkę odwrócona kolejność, bo zaczęliśmy od półsłupków nawijanych, tak żeby po prostu wzór był dokładnie taki sam. Musieliśmy tutaj zacząć od półsłupków, natomiast na lewej stronie wykonujemy oczka ścisłe z narzutem. I ostatnie całe oczko. Znowu oczko do góry i odwracamy. Pamiętajcie, żeby odwracać zawsze w tą samą stronę, czyli tak najlepiej odkręcać cały czas, żeby ta krawędź wyglądała dokładnie tak samo. Bo jeżeli zaczniecie różnie to robić, to ta krawędź będzie wyglądała różnie. Po prostu w jedną stronę odwracamy. Mamy przerobione dwa rzędy, natomiast oczywiście dalej pracujemy cały czas tak samo. Czyli na prawej stronie robimy półsłupki nawijane, ma być dokładnie tyle samo co zawsze, czyli 6, 2, w tylną pętelkę oczywiście też, 3, 4, 5 i tu jest ostatnie oczko, nie zapominajmy o nim, 6. I teraz znowu przymocujemy sobie ten nasz ściągacz do dwóch kolejnych oczek. Czyli pamiętajcie, oczko zajęte jest tu, oczko wolne jest tu. Czyli znowu tylna pętelka i robimy oczko ścisłe raz i kolejne oczko dwa. Dwa oczka ścisłe i znowu odwracamy, zawsze tak samo. I znowu możemy sobie tu zacisnąć, żeby nie było takiej dziurki. Patrzymy, gdzie są te dwa oczka, żeby w nie się nie wbić, natomiast my się wbijamy w 6. Czyli tak naprawdę pomijamy te dwa i zawsze pomijamy te oczka ścisłe, my pracujemy tylko na tych 6 oczkach, które sobie stworzyliśmy na początku. Tu są oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę i ostatnie oczko całe. I znowu, prosiłoby się odwrócić tak, ale pamiętajcie, że wtedy będzie Wam po prostu to inaczej wyglądało. Jeżeli macie swój sposób, zawsze trzymajcie się jednego sposobu. Ja odwracam tak dookoła. Może nie jest to wygodne, ale wtedy mi ładniej wygląda ściągacz. I znowu jestem tutaj, na prawej stronie, czyli wykonuję oczko, półsłupki nawijane w tylną pętelkę, również 6 półsłupków. To jest tak naprawdę, słuchajcie, robienie tego ściągacza w taki sposób, że w odwrotną stronę, ale musimy go przymocować za każdym razem po prostu do naszego rękawa. Czyli stworząc wzór, dwa kolejne oczka, mocujemy znowu tutaj o tylną pętelkę. I teraz tak, robimy tak cały czas dookoła, to jest ten mój początek. I jeśli Wam się okaże, że to się robi za szerokie, że Wam się zwija, bo może się tak okazać, bo u mnie jest tak, powiedzmy, jest dobrze, natomiast gdybym robiła jakimś większym szydełkiem, albo gdybym pomijała, albo robiła zbyt gęsto, mogłoby się okazać, że to mi się faluje. Można zmienić sposób taki, że
raz wbijać się w dwa oczka, a następnym razem w trzy. On się wtedy tak bardziej zagęści i nie będzie taki luźny ten ściągacz. Czyli przykładowo, teraz wbiłam się w dwa, a albo mogę się wbić jeszcze raz tutaj jako trzy. Tylko minus jest taki, że trzeba o tym pamiętać, jak się wbijacie. Kiedy zaczęliście, ile razy wbiliście się, ponieważ no to samo musicie wykonać po prostu w drugim rękawie. Więc ja tutaj stosuję regułę, tylko wbijam się w dwa oczka, odwracam i robię. I tak przerabiam dookoła. Z tym, że oczywiście o ile tutaj mamy ładne oczka, tu może być taka krawędź, w której no zszywaliśmy i nie do końca widać. Tym się dosłownie nie przejmujcie, po prostu wybierzcie jakieś najbliższe oczko, które tutaj widzicie i przeróbcie. Ja wręcz nawet mam tak wyliczone, że tu mi zostają dwa oczka i robię o kolejne dwa, czyli tak naprawdę pomijam to szycie, ono się wtedy tak złączy. Ale uwaga, gdy jesteście już po tym drugim, pierwszym panelu, czyli jesteście na drugim panelu, zobaczcie, jak idzie ten łańcuszek. Tu szedł w taki sposób, że musieliśmy wybierać tylną pętelkę, natomiast tu, może z tej strony bardziej widać, o, idzie w taki sposób, czyli my musimy wybierać całe, możemy sobie zabrać to oczko. Zobaczcie, tutaj możemy zabrać całe oczko i pamiętajcie o tym, żeby po prostu tutaj wybrać oczko takie z łańcuszka. To jest dosłownie oczko z łańcuszka. Ono jest tu i tu i tu. I wtedy mamy pewność, że zostanie nam taki łańcuszek. No ja będę jeszcze tutaj na górze, to Wam pokażę, o co mi chodzi. I zobaczcie, przerobiłam sobie jedną całą stronę i jestem tutaj na górze, tak jak mówiłam. Staram się wybierać dodatkowe oczko, jeżeli tutaj jest jakaś potrzeba, żeby sobie połączyć. Natomiast w tym momencie muszę zahaczyć jeszcze o dwa oczka i te oczka tak naprawdę najbardziej widać, jak popatrzycie sobie z tej strony, gdzie tu się trzeba wbić. Po prostu jest tutaj całe oczko, mam raz i tu całe oczko, dwa. I jak popatrzę z tej strony, to po prostu mi się ta część tutaj zgadza z tą. To Wam chciałam pokazać, natomiast oczywiście dalej robimy tak samo. I jak dojdę tutaj do końca, to powiem Wam, co tutaj zrobić, żeby było ładnie. I ja już zrobiłam sobie cały mój ściągacz dookoła, tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o zakończenie, to przede wszystkim oczywiście może Wam wejść różnie, może Wam wejść, że musicie się wbić w dwa oczka, bądź w trzy, bądź w jedno. Ważne, żeby te ostatnie oczka w miarę już zbliżyć się ze sobą, więc ja tak naprawdę mam tutaj prawdopodobnie dwa oczka, w tym jedno tutaj skąd chyba wychodziło nawet łańcuszek. Nie ma to takiego znaczenia, chodzi o to, żeby już mniej więcej tą ostatnią przestrzeń zamknąć tutaj tym ostatnim oczkiem, czyli mam dwa. Mieć w miarę blisko, następnie jeszcze raz przejść i zrobić do góry, czyli my kończymy wzorem na górze, czyli na lewej stronie to są oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Tutaj dochodzę do końca. I teraz tak, ja już sobie to od razu zamknę, czyli jestem na prawej stronie i w tym momencie mam to wybrzuszenie i ten łańcuszek. I chcę zamknąć tak, żeby to było widać w ten sposób. Czyli gdy sobie przyłożycie te dwie prawe strony do siebie w ten sposób, od razu można zszyć. I teraz tak, ja już sobie odetnę włóczkę, czyli odcinam sobie trochę więcej włóczki. W taki sposób. Tu sobie zabezpieczę oczkiem ścisłym i przeciągnę, czyli tak naprawdę zamknę to okrążenie. Następnie znajdujemy sobie tutaj pierwsze oczko z tego brzegu. U mnie to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest tutaj to oczko szóste, czyli na górze. Pamiętajcie, że ja to robię jeszcze raz, żeby się nie pomylić. To była moja prawa strona, natomiast żeby zszyć na lewej stronie, po prostu robię to w taki sposób, że przykładam te dwie strony do siebie, te dwie prawa, czyli zszywam jak gdyby na lewej stronie, przekładam w pierwsze oczko, tutaj pobieram całe oczko z tej strony, bo jest brzydka krawędź, nie chcę, żeby ona była widoczna, natomiast żeby zostawić z tej strony ten łańcuszek, wbijam się tylko w tylną tutaj pętelkę, tak? Czyli tym razem przekładam szóste oczka i robię oczko ścisłe. I znowu, tu całe oczko, tutaj tylko tylna pętelka,
Przekładam oczko ścisłe. I tak jadę sobie do końca. Oczko po oczku patrzę, która strona już tutaj była. I zaraz Wam właśnie pokażę, że dzięki temu nie będzie tak naprawdę w ogóle widoczne to łączenie. Pozostawiamy sobie tutaj tą ładną stronę na prawej. Jeszcze mam dosłownie dwa oczka. Tylko ciężko mi się przebić w to, bo jest malutkie. O, dobra, poszłam. No i tu. I jeszcze tutaj ostatnie. Można jeszcze nawet przejść dalej, żeby sobie zabezpieczać. Zamknąć oczkiem ścisłym. Oczywiście włóczkę pochować. No i dzięki temu mamy w miarę tutaj podobne zakończenie. Słuchajcie, to jest oczywiście koniec, bo ja już zrobiłam sobie dwa rękawy, ale Wy musicie to samo zrobić w drugim. Dlatego ja mówię, żeby to robić jednego dnia, żeby sobie ewentualnie zobaczyć, czy tak samo wbijaliście się, czy macie podobne krawędzie. Ilość oczywiście tych tutaj Waszych powinna, tych rzędów powinna być taka sama. Mam nadzieję, że Wam się podoba tutorial. Ja jeszcze idę sobie tą bluzeczkę oczywiście pochować, muszę włóczki i idę sobie ją zablokować, czyli przeprać, żeby po prostu łatwiej się lepiej się układała. Ja mam nadzieję, że Wam się podoba, że ktoś skorzysta, dajcie znać w komentarzach. Serdecznie dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy. Do zobaczenia!